Lekcja historii to podcast dla szykujących się do matury, ale też sprawdzianu, kartkówki czy chcących po prostu przyświrować w szkole. Nazywam się Miłosz Szymański i zapraszam Cię na lekcję historii bez przynudzania, cringe'u i paździerzu. Lekcja pierwsza. Mezopotamia, Chiny, Indie i Izrael. Pierwszą na warsztat weźmiemy Mezopotamię. Mezopotamia, nazwa jej pochodzi greki od mezo i potamos, czyli pomiędzy rzekami. Po polsku można powiedzieć międzyrzecze. Rzekami tymi są Tygrys i Eufrat, które płyną w dzisiejszym Iraku, Syrii oraz Turcji. Większa część Mezopotamii znajduje się w dzisiejszym Iraku. Na tereny dzisiejszego Iraku, mniej więcej 5000 lat temu, przybyli Sumerowie. Ich pochodzenie nie jest znane. Nie wiadomo, jakim językiem mówili, ani z jakiej grupy ludów się wywodzili. Faktem jest, że Sumerowie stworzyli państwo nad Tygrysem i Eufratem i po kilkuset latach istnienia, może po 1000 lat, nikt dokładnie nie wie, bo jest mało źródeł pisanych na ten temat, zostali podbici przez Akadyjczyków. Akadyjczycy byli ludem pochodzenia semickiego. Do Semitów dziś, żyjących dziś ludów semickich, wyróżniamy przede wszystkim Arabów oraz Hebrajczyków, Żydów, a także Amharów w Etiopii oraz kilka mniejszych narodów, które wszystkie mówią podobnymi do siebie językami z grupy języków semickich. Akadyjczycy panowali w Mezopotamii kilkuset lat, może 1000, może trochę więcej, i zostali podbici przez Amarytów. Ameryci również byli ludem pochodzenia semickiego. Pod ich władzą państwa miasta, było ich wiele, na przykład najbardziej znane było Uruk, jednym z nich był też Babilon. Państwo babilońskie było najsilniejsze z nich wszystkich, znaczy było najbogatszym, najbardziej zasobnym miastem w Międzyrzeczu, tudzież w Mezopotamii. I za czasów władzy Hammurabiego zaczęło się rozrastać na sąsiednie miasta, bo te wszystkie państwa miasta walczyły między sobą dosyć intensywnie. Bo w sumie co mieli robić, jak już mieli żyzną ziemię, na której pracowali chłopi? Dostarczała ta ziemia więcej żywności, niż było potrzebne do wykarmienia wszystkich. Można było tą żywnością więc handlować. Poza tym, jeżeli nie wszyscy musieli uprawiać ziemię, to część ludzi mogła zajmować się wojaczką. Według tego schematu rozwijało się większość starożytnych państw. To znaczy, na żyznym terytorium była nadwyżka produkcji żywności. Część zasobów można było przeznaczyć na wojny. Mniej więcej według tego schematu rozwijały się pierwsze państwa. To znaczy, mamy żyzną ziemię, na której nie brakuje żywności. Co prawda większość ludności pracuje w roli, żeby wykarmić resztę, ale jest mniejszość, która nie musi pracować, bo w ten czy inny sposób zdobyła władzę nad ziemią, bo na przykład tak uznali, bo byli silniejsi, albo bo byli starszyzną klanową, która z czasem przekształciła się we władzę. Ci żołnierze stanowili wyższą klasę, wybierali spośród siebie jakiegoś władcę albo władców i ci władcy prowadzili sobie politykę polegającą z reguły na podbojach sąsiednich krajów. W tych podbojach brali udział żołnierze, którym władcy odpłacali w postaci nadania ziemi, na podbitej ziemi na przykład, albo obalonych władców, albo w ten sposób, że po zdobyciu miasta mogli je grabić. I z tymi łupami wracali do domu, byli jeszcze bogatsi, mogli kupić ziemię, na której mieli więcej chłopów, więcej poddanych. I tak to się kulało. Miażdżąca większość ludzi pracowała w polu, a mniejszość bawiła się w wojnę i politykę. I tak też wyglądało to w Mezopotamii. W Babilonie, który był miastem najsilniejszym w owym czasie, za czasów panowania Hammurabiego, który jest wam pewnie znany, zaczął on podbijać sąsiednie miasta państwa, aż zjednoczył całą Mezopotamię. I jak już zjednoczył całą Mezopotamię, która obejmowała, jak już mówiłem, Syrię i Irak, dzisiejsze z grubsza, nie licząc połowy terytorium Syrii i Iraku, bo połowa terytorium Syrii i Iraku to generalnie pustynia. Hammurabi zjednoczył swój kraj, ale tym się różnił od innych despotów w historii świata, że postanowił zrobić coś dla swojego kraju, postanowił wprowadzić w nim jakiś porządek. I przejawem tego porządku było wprowadzenie słynnego kodeksu, który nosi jego imię. Panowanie Hammurabiego jest takim highlightem Mezopotamii. Oczywiście jego następcy również panowali w całej Mezopotamii. To nie jest tak, że po jego śmierci państwo się skończyło. Jednym z jego słynniejszych następców był Nabuchodonozor, który podbił Izrael i dzięki niemu zapisane są słowa o niewoli babilońskiej. Natomiast wracając do samego Babilonu, Sumerowie, zanim jeszcze zostali podbici przez Akadyjczyków, wykształcili
pismo. Dzięki pismu mogli wykształcić też naukę. Jest to absolutnie nie do przecenienia i chciałbym to podkreślić za każdym razem, że każda starożytna cywilizacja była cywilizacją tak naprawdę, jeżeli miała jakiś swój system zapisu. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli ktoś przez ileś tam lat się uczył, odkrył coś i zmarł i nie przekazał swojej wiedzy chociażby ustnie następcom, to ta wiedza razem z nim ginęła. Jeżeli przekazał ustnie jakimś swoim następcom, no to wiadomo, że wykształcenie następcy trwa latami i nie każdy mógł to wytrzymać, nie każdy mógł się wszystkiego dowiedzieć, nie każdy mógł wszystko dobrze zapamiętać. Jedynym skutecznym sposobem na przekazywanie wiedzy jest jej zapisanie. Dlatego tak istotnym jest wynalezienie pisma dla każdej cywilizacji. Oczywiście my dziś zakładamy, że pismo jest czymś, co bierzemy za oczywistość, ale nie jest to historycznie pismo nie jest oczywistością, bo powszechna nauka czytania i pisania to jest tak naprawdę niewiele ponad 100 ostatnich lat, przynajmniej w naszej części świata, bo są w kraje, w których analfabetyzm został wytrzebiony dopiero niedawno, albo dalej się go trzebi. W takich na przykład Indiach mniej więcej 1/3 kobiet w dalszym ciągu nie umie czytać i pisać. Dlatego nie bierzcie alfabetu i pisma jako coś bardzo, bardzo oczywistego w historii, bo historycznie miażdżąca większość ludzi nie potrafiła czytać, nie potrafiła pisać. Miażdżąca większość ludzi pracowała całe życie w polu na tych wielkich władców i żołnierzy, których imiona my dziś znamy, a tych szerokich mas nie. Pierwsze pismo sumeryjskie było pismem piktograficznym, to znaczy, że nie było w nim alfabetu ani liter. Wszystko zapisywano w formie obrazków, trochę tak jak na egipskich hieroglifach, które powstało w bardzo podobny sposób. Generalnie bardzo często pisma wykształcały się z zapisu obrazkowego. Niemniej jednak zapis obrazkowy jest dalece niedoskonały. Dlaczego? Ano dlatego, że wyobraźcie sobie, w jaki sposób rysujesz człowieka. Ja na przykład kompletnie nie umiem rysować, więc mój człowiek to jest kółko, pionowa kreska i potem dwie ukośne kreski na rączki i dwie ukośne kreski na nóżki. To jest mój człowiek. Natomiast gdybym miał konkretnie rysować człowieka, to się nie da. Nie umiem. Nie umiem narysować bardzo wiele rzeczy. Musiałbym się latami tego uczyć, żeby móc narysować coś ładnego. I teraz wyobraźcie sobie, gliniana tabliczka, która glina jest miękka. Masz kawał trzciny na przykład, ucięty, albo ptasiego pióra, albo jakiś inny tego typu rylec, to może być też kość. Masz taki rylec i tym rylcem w miękkiej glinie rysujesz znaczki, te piktografy, albo hieroglify. A następnie wkładasz tę glinianą tabliczkę do pieca, żeby ją wysuszyć, żeby to pismo stwardniało i można było je zachować. Podczas tego suszenia to się może trochę zniekształcić. Ja narysuję człowieka tak, ty narysujesz człowieka tak. Wysuszymy tę tablicę, a potem damy trzeciej osobie, żeby to przeczytała. Jest duża szansa, że nie zrozumie, o co chodziło. Dlatego pismo piktograficzne było wysoce niedoskonałe. Dlatego z pisma piktograficznego Sumerowie opracowali pismo ideograficzne. Pismo ideograficzne było uproszczeniem obrazków, to znaczy zawierało główne elementy obrazka, ale jego twórcy starali się jakoś zuniformizować zapis. To znaczy, zamiast rysowania dosłownie głowy, to rysowali kółko, właśnie tak jak w tym ludziku, którego ja bym narysował. Następnie, już za czasów babilońskich, czyli wtedy, kiedy Sumerowie zostali podbici i wymieszali się z ludami, których podbili, czyli Akadejczykami, a potem z Amorytami, powstało pismo, które znamy dziś jako pismo klinowe. Pismo klinowe składało się z kresek pionowych i kresek poziomych. Te kreski poziome i pionowe w skomplikowanym układzie nie odpowiadały literom, tylko znowu odpowiadały obrazkom. Ale było to już dużo bardziej doskonałe niż rysowanie obrazków, ponieważ jeżeli umówimy się, że dwie pionowe kreski blisko siebie i jedna pozioma u góry to będzie na przykład szyja, to bardzo łatwo jest to już potem odczytać. Oczywiście minusem takiego pisma jest to, że mamy w nim setki, tysiące znaków, co jest dalece niedoskonałe. Dlatego używając zapisu klinowego, Babilończycy dążyli do tego, żeby zamiast całych słów oznaczać tylko sylaby, co jest prostsze w czytaniu. Natomiast osiągnęli w tym na tyle dużą wprawę, że udało im się zostawić po sobie bardzo dużo literatury. Na przykład słynny epos Gilgameszu i wiele innych. W eposie o Gilgameszu pojawia się w ogóle potop, taka ciekawostka. Także potop to nie pojawia się tylko w Biblii. Więc może był, a może to jest historia, która jest powtarzana często, nie wiadomo. W każdym razie zostawili po sobie dużo literatury, którą jesteśmy w stanie odczytywać dziś. Dlatego też dużo wiemy o tym, jak wyglądało państwo babilońskie. To, co jest ważne, co zostało także po Babilończykach, a dzięki temu, że mieli pismo, to
kalendarz zostawili po sobie i to taki trochę lepszy niż majowy, bo nie kończył się w 2012 roku. Następnie zostawili też podstawy matematyki i arytmetyki. Za czasów babilońskich zostały twórczo rozwinięte. Babilończycy do obliczeń używali dwóch systemów obliczeniowych, dziesiątkowego i sześćdziesiątkowego. System dziesiątkowy jest nam dobrze znany, bo my go używamy. Natomiast system sześćdziesiątkowy jest dużo bardziej skomplikowany, ale w owym czasie dużo lepiej nadawał się do handlu szczególnie, ponieważ liczba 60 dzieli się przez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 12, 20, 30, no i 60 oczywiście. A liczba 10 dzieli się tylko na 1, 2, 5 i 10. No ale matematykę zostawiam Wam na lekcję matematyki. Wracając do tego, co zostało po Babilończykach. Babilończycy opracowali system wyrobu cegły. Mając te cegłę, mogli budować wielkie budynki, świątynie, mury, etc. Ale wynaleźli także sklepienie beczkowe. Sklepienie beczkowe może nie brzmi seksownie, ale to jest niezwykle ważna rzecz. Wyobraźcie sobie budowlę w kształcie, dach w kształcie walca, taki na przykład jak w starych mostach są, z cegieł ułożonych w kształt rynny. Ważne jest to o tyle, że ta cegła na samej górze nie spada, ponieważ opiera się na dwóch sąsiednich, które opierają się na kolejnych, aż do fundamentu. Budując w ten sposób sklepienie beczkowe, można postawić drugie piętro i ono się nie zawali, bo wiecie, Babilończycy nie znali prętów zbrojeniowych i szybko wiążącego betonu, prawda? Nie mogli robić fachowej wylewki. Musieli radzić sobie cegłami, między którymi wkładali zaprawę. Dlatego opracowanie sklepień beczkowych, ale nie tylko beczkowych, bo także łukowych i innych, pozwoliło im stawiać budynki, które były znacznie większe niż byłyby, gdyby stawiali po prostu mur kryty jakimś dachem z desek na przykład. Także jest to niebagatelne osiągnięcie. Resztki tego można podziwiać do dzisiaj w Iraku, ale do Iraku radzę nie jeździć w tej chwili. W każdym razie najważniejszą rzeczą, którą mamy po Babilonie moim zdaniem, jest kodeks Hammurabiego. I oczywiście kodeks Hammurabiego kojarzy się wszystkim z zasadą, z prawem talionu, czyli zasadą oko za oko, ząb za ząb. Ale jest to znacznie ciekawsze i znacznie bardziej skomplikowane. Przede wszystkim kodeks Hammurabiego był tak dobry, że używano go przez setki lat i kolejne dzieło prawnicze, które mogłoby się z nim równać, to kodeks Justyniana, który jest młodszy od 2000 lat, powstał w VI wieku w Bizancjum. Kodeks Hammurabiego, ponieważ istniało pismo, można go było spisać i został on spisany. Do dziś mamy kodeks Hammurabiego w pełnej wersji. Znajduje się on w Luwrze w Paryżu. Jest tam stella, czyli kolumna o wysokości nieco ponad 2 metrów, na której dookoła niej wypisane są wszystkie paragrafy kodeksu Hammurabiego, a na samym szczycie jest płaskorzeźba przedstawiająca króla Hammurabiego, któremu sam bóg Szamasz, który był bogiem słońca, ale także sprawiedliwości, przekazuje tablicę. Znowu nawiązanie do Mojżesza, albo właściwie Mojżesz nawiązywał do niego. Ciekawe jest to, że chciałbym zwrócić Waszą uwagę, bóg Szamasz przekazuje prawo samemu Hammurabiemu. W państwie babilońskim władza kapłanów była ogromna. Większość starożytnych państw opierała swoją władzę o religię, ponieważ można było w ten sposób powiedzieć ludowi, że sprawuję władzę, bo Bóg tak chciał, albo bogowie tak chcieli, albo otrzymałem władzę z ich rąk, albo powinniście mnie słuchać, ponieważ ja mówię głosem Boga. Bardzo popularny motyw, jest on wykorzystywany do dziś. Zwróćcie uwagę, jak wielu polityków pokazuje się chętnie w kościele i mówi o tym, że ma misję dziejową, że służą wierze i tak dalej, i tak dalej. Chciałem tylko powiedzieć, że religia w polityce jest stara jak sama polityka i jak sama religia. Wracając do kodeksu Hammurabiego, chciałbym Wam pokazać kilka przykładowych przepisów zawartych w tym kodeksie, ponieważ jest tam znacznie więcej niż tylko oko za oko i ząb za ząb. Zacznę od tych najsłynniejszych, to paragraf 200. Jeśli obywatel ząb obywatelowi równemu sobie wybił, ząb wybiją mu. Paragraf 196 mówi, jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu. Ale zwróćcie uwagę, że jeśli wyrwał oko poddanego albo złamał kość poddanego, zapłaci jedną minę srebra. I paragraf 199, jeśli wyrwał oko niewolnika innej osoby albo złamał kość niewolnikowi innej osoby, zapłaci połowę ceny jego kupna. Zwróćcie uwagę, w trzech kolejnych paragrafach pojawia się generalnie to samo przestępstwo, czyli wybicie komuś oka,
ale pojawia się nam obywatel, poddany i niewolnik. To bardzo dużo mówi o tym, jak wyglądało społeczeństwo babilońskie, bo wiemy, że mamy obywateli, czyli wąską klasę rządzących, następnie mamy poddanych, czyli ludzi, którzy są wolni, ale nie korzystają z praw, są tylko przedmiotem praw, a nie ich podmiotem, a także niewolników, którzy nie mają praw żadnych i jakąkolwiek krzywdę im wyrządzoną można odkupić po prostu płacąc. Są także przepisy handlowe. Oczywiście te dotyczące niewolników z reguły są handlowe, bo przecież niewolnik jest tylko rzeczą, którą można kupić i sprzedać. Zwróćcie uwagę, pojawia się także prawo rodzinne. Na przykład, jeśli obywatel żonę wziął, a umowy z nią nie zawarł, kobieta ta nie jest jego żoną. Ciekawe. Tutaj mamy coś pomiędzy przepisami karnymi i rodzinnymi, bo żona, która dla poślubienia drugiego mężczyzny kazała zabić swojego męża, ma zostać wbita na pal. A także jest nawet prawo budowlane, wyobraźcie sobie. Paragraf 229 mówi: jeśli budowniczy wybudował komuś dom, a dzieła swego nie wykonał trwale i dom, który wybudował, zawali się i zabije właściciela, budowniczy poniesie karę śmierci. Serdecznie polecam lekturę kodeksu Hammurabiego, ponieważ jest to kodeks, który przetrwał naprawdę próbę czasu, obowiązywał bardzo, bardzo długo i w całości przetłumaczył go dr Marek Stępień w 1996 roku, także możemy go dzisiaj czytać po polsku. Chciałbym przy okazji zauważyć, że podobnej jakości prawa w Polsce nie było aż do średniowiecza. To znaczy, państwo polskie, państwo Polan, istniało kilkaset lat i nie miało równie dobrego kodeksu. Jak widzicie na tym przykładzie, kodeks Hammurabiego był ponadczasowy i jest znacznie bardziej skomplikowany niż proste oko za oko i ząb za ząb. To tyle, jeżeli chodzi o starożytny Babilon, o powtórkę na temat starożytnego Babilonu. Mam nadzieję, że poruszyłem wszystkie istotne kwestie. Teraz przejdźmy do starożytnych Chin. I na początek chciałem zauważyć, że Chiny są krajem absolutnie fascynującym, któremu poświęca się znacznie za mało miejsca w naszym szkolnictwie, ponieważ jest to państwo, które ma 5000 lat historii. Oczywiście przez te 5000 lat to nie było jedno państwo, bo to były czasem królestwa, które walczyły między sobą, czasem było zjednoczonym imperium, czasem było rozbite na dzielnice, których było więcej, bo był okres trzech królestw, kiedy walczyły między sobą trzy, albo taki okres, kiedy było ich kilkadziesiąt. Jest to w całości nie do ogarnięcia i nie sposób jest opowiedzieć historii Chin w całości. Dlatego w polskich podręcznikach Chiny zajmują trzy strony i są wymienione jakieś najważniejsze rzeczy, które są absolutnym minimum, które należy znać o Chinach. Moim zdaniem należy znać o Chinach znacznie więcej, po to chociażby, żeby rozumieć, dlaczego dziś mamy Chińską Republikę Ludową osobno, Tajwan jako osobny kraj, a oprócz tego jest jeszcze Singapur, który jest w większości zamieszkany przez Chińczyków i to są wszystko osobne kraje. Dobra, ale przejdźmy do rzeczy. Starożytne państwo chińskie powstało w dorzeczach wielkich rzek, które spływały z Himalajów. Największe z nich to Yangtze i Huanghe. Są to rzeki, na których Chiny funkcjonują do dziś oczywiście. Polecam sobie zobaczyć na mapie, jak wygląda geografia współczesnych Chin, ponieważ jest bardzo podobna do geografii starożytnych Chin, które zajmowały spory obszar dzisiejszych Chin. Mianowicie chciałem zauważyć tylko, że geografia bardzo często determinuje to, jaki charakter ma państwo, w jaki sposób żyją w nim ludzie i jakie mają zwyczaje. Geografia kraju wpływa na mnóstwo rzeczy, z których możemy sobie nawet nie zdawać sprawy. Zwróćcie uwagę na dzisiejsze Chiny, które powiedzmy, że z grubsza odpowiadają tym starożytnym Chinom. Na centrum państwowości mieści się na wschodnim wybrzeżu. Jest wschodnie wybrzeże, które ma taki ładny, półkolisty kształt. Mniej więcej 1000-1500 kilometrów w głąb lądu mieszczą się równiny, na których są żyzne ziemie, na których jest przyjazny, ciepły klimat z wilgotnym latem, które sprzyja ogromnym zbiorom. Na północy jest pustynia i centrum kontynentu azjatyckiego, gdzie dominuje pasterstwo, bo nie da się uprawiać za bardzo ziemi. Potem macie Wyżynę Tybetańską i sam Tybet, który jest no, bardzo nieprzyjaznym miejscem do życia. Natomiast wracając do starożytnych Chin, państwo chińskie powstało właśnie na tym żyznym wschodnim regionie, gdzie znów mamy żyzną ziemię, nie wszyscy muszą pracować roli, część może zająć się czymś innym, na przykład wojaczką, ale też rozwojem nauki. I dzięki temu mamy sytuację taką, że ludzie zaczynają budować państwa, między którymi następuje polityka, która najczęściej oznacza wojnę.
Region ten do dzisiaj jest centrum chińskiej państwowości, jest najgęściej zaludniony. Jak odpalicie sobie mapę Google'ową i zaczniecie się przybliżać na Chiny, zobaczycie, że w tym miejscu, na wschodnim wybrzeżu, do dziś utrzymuje się największa gęstość zaludnienia, najgęstsza sieć autostrad i największa ilość miast. Oczywiście większość z tych miast, autostrad, a w zasadzie wszystkie, ale większość z tych miast powstało niedawno, bo ludzie napływali z wnętrza kraju na wybrzeże, bo wybrzeże jest tym najbogatszą częścią dzisiaj. Natomiast nie migrowali oni aż tak daleko. No generalnie ta część Chin, o niej mówimy. W tym miejscu pierwotnie było wiele państw. Wiele królestw, których nazwę nie będę powtarzać, bo i takich nie pamiętacie. Jak już mówiłem, historia Chin ma około 5000 lat. Pierwotnie władcą Chin był cesarz, który był zwierzchnikiem lokalnych władców. Trochę tak, jak miało to miejsce przez większość historii Niemiec, gdzie był cesarz świętego cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego, ale było mnóstwo osobnych, że było mnóstwo państwewek, które miały swoich króli, swoich książąt, biskupów i tak dalej, którzy władali drobnymi terytoriami. Na przykład był król Prus, król Czech, król Bawarii i tak dalej. I oni wszyscy teoretycznie podlegali cesarzowi. To, jak szeroką była władza cesarza, zmieniało się wraz z charakterem władcy. Jeżeli władca był zdolny, potrafił zjednoczyć sobie ludzi i popchnąć ich w kierunku, który chciał, no to miał silniejszą władzę, większą władzę. Natomiast jeżeli był człowiekiem słabym albo nie był zainteresowany władzą, tylko raczej komfortowym życiem, to również się często zdarzało, no to wtedy władza centralna była słaba, a władza lokalnych władców była większa, była silniejsza. Doszło do tego, że ten cesarz, który był teoretycznie tylko i wyłącznie zwierzchnikiem wszystkich, zamienił się w ich pana lennego. System lenny znamy dobrze z Europy. Polega on na tym, że ja, na przykład jako król, mam swoich lenników, którzy przysięgają mi wierność, przysięgają mi, że stawią się na moje wezwanie do wojny, a w zamian za to ja będę ich bronić, kiedy oni będą mieli problem. I jeżeli jest sobie taki lennik, który jest władcą na jakiejś tam granicznej marchii czy granicznym województwie i ktoś go zaatakuje i prosi mnie o pomoc, wtedy przybywam ja i go ratuję. Jak tego nie zrobię, to on składa hołd lenny komuś innemu i wtedy ja mam mniej lenników, ktoś ma więcej, zostaje zaburzony balans, wybucha wojna i tak dalej. Wiecie, polityka tylko toczona innymi sposobami, czyli wojna. Wracając do tematu. Więc ten cesarz, zwierzchnik, pan lenny, system lenny ma to do siebie, że mój lennik może mieć swoich lenników. I ich lennicy mogą mieć też swoich lenników i robi się dosyć skomplikowana struktura. Nie mówiąc już o tym, że może być tak, że mój lennik przysiągł wierność jeszcze komuś innemu, albo ktoś inny jest jego krewniakiem i ten jego krewniak, na przykład brat, przysiągł wierność komuś innemu. I jest bardzo skomplikowana sytuacja, bo może być tak, że ktoś jednocześnie winien jest mi posłuszeństwo, komuś posłuszeństwo i jeszcze ma więzy rodzinne zaangażowane gdzie indziej. Co niekoniecznie musi sprzyjać stabilności systemu. Prędzej czy później dzieje się zazwyczaj tak, że następuje rozbicie dzielnicowe. Obserwowaliśmy to w Europie i zdarzyło się to też w Chinach. Poszczególni władcy lenni uznali, że są tak silni, że nie muszą służyć swojemu panu lennemu, mogą być panami na własnych prawach. I zaczęli oddzielać swoje księstewka, zamienia się w królestwa i ogłaszać, że są władcami suwerennymi na danym terytorium. I tak Chiny rozpadły się na mnóstwo, mnóstwo królestw i wchodzimy wtedy w tak zwany okres walczących królestw. Tych królestw, jak już mówiłem, jest wiele, było wiele, ale władca jednego z nich, Qin Shi, który był władcą królestwa Qin, tudzież pisze się Queen, był bardzo zdolnym gościem i podobnie jak Hammurabiemu, jemu też udało się podbić inne królestwa, aż zjednoczył przez wojnę, przez małżeństwa, przez dyplomację oraz zastraszanie. Udało mu się zjednoczyć wszystkie te królestwa w jedno wielkie państwo chińskie i założył on dynastię Qin. Dynastia Qin panowała bardzo krótko, ale wniosła ogromny wkład w rozwój Chin. Po dynastii Qin, to mówię, to jest 200 któryś rok przed naszą erą, bo panowała chyba te 30 lat mniej więcej. Nie musi tego dokładnie wiedzieć, historia Chin jest zbyt długa, żeby ją dokładnie znać. Po nich władzę przejęła dynastia Han. Dość powiedzieć, że dominująca narodowość w Chinach to są tak zwani Chińczycy Han, albo po prostu Hanowie. Stanowią oni ponad 90% mieszkańców dzisiejszych Chin, które są państwem wielonarodowym, jak najbardziej. Oficjalnie państwo chińskie przyznaje,
że na terytorium Chin prawa do nazywania się narodem ma 50, zdaje się, 5 grup etnicznych, w tym największa z nich Hanowie. Dynastia Han panowała kilkaset lat i scementowała reformy, które wprowadziła dynastia Qin, szczególnie Qin właściwie, szczególnie pierwszy cesarz Xi, pisane S-H-I albo Qi, no chiński, chińska trudna język. W każdym razie cesarz, nazwijmy go Qin, w każdym razie pierwszy cesarz, bo tak jest prościej mówić, wprowadził system scentralizowanej władzy, który w książkach, piśmiennictwie nazywa się feudalizmem biurokratycznym. Czyli dalej, jego władza opierała się z jednej strony na lennikach, którzy byli mu winni posłuszeństwo, ale z drugiej strony władza była scentralizowana i posiadała silny system biurokratyczny. Było mnóstwo urzędników, którzy zawiadowali ogromnym państwem, w którym mieszkało mnóstwo ludzi, znaczy mnóstwo jak na tamte standardy. W tamtych standardach wielkie państwo miało na przykład 1 czy 2 miliony ludzi. Dość powiedzieć, że w czasach, kiedy w Egipcie zaczęto budować piramidy, to na całym świecie mieszkało 5 milionów ludzi. Także wiecie, wielki to nie znaczy tak jak dziś miliard z kawałkiem, to znaczy milion. W każdym razie do zarządzania tak dużą liczbą ludzi potrzebni byli urzędnicy. I ci urzędnicy w chińskich warunkach zwani byli mandarynami. Stąd właśnie język używany dziś w Chinach jako język urzędowy, tak zwany mandaryński, nazwę wziął właśnie od tych mandarynów, którzy używali go. Był to oficjalny język urzędowy, który różnił się od lokalnych dialektów, ponieważ należy zauważyć, że mimo że 90 parę procent mieszkańców Chin to są Hanowie, to oni nie mówią jednym językiem. Hanowie mówią w bardzo wielu językach, jest ich mnóstwo i trwają spory, czy który język jest językiem, a który jest tylko dialektem. Dość powiedzieć, że mawia się, że język to dialekt, który ma armię. W każdym razie w Chinach używanych jest mnóstwo języków, a mandaryński jest językiem ojczystym dziś dla 10, 15, 20% Chińczyków. W każdym razie dla mniejszości. Większość Chińczyków mówi jakimś innym swoim językiem, na przykład kantońskim, używanym w Hongkongu, w Shenzhen i na południu Chin, który mówi 80 milionów ludzi, a kantoński jest dla na przykład dla mieszkańca Pekinu niezrozumiałym językiem. One są od siebie tak różne jak na przykład polski i chorwacki. Coś tam można zrozumieć, ale generalnie są niezrozumiałe. Jedyne co łączy wszystkie te języki jest wspólne pismo. Wspólne chińskie pismo, wiecie jak wygląda chińskie pismo, każdy znak to jest innym słowem, a oprócz tego powstają znaki z połączenia innych znaków, które niekoniecznie muszą mieć logiczne powiązanie między sobą, bo na przykład symbolem tłum, znak odpowiadający za tłum, to są trzy znaki odpowiedzialne za człowieka, ale wymawia się je kompletnie inaczej. A już na przykład znak odpowiadający za dom i znak odpowiadający za świnię oznacza bogactwo, jeżeli dobrze pamiętam. Chciałem tylko zobrazować, że to, że powstał znak z połączenia dwóch innych, to on ma jakieś logiczne konotacje, ale wymawia się inaczej i wcale nie musi być tak, że ktoś, kto tego znaku wcześniej nie widział, wie jak go przeczytać i co on oznacza. Jest to pismo bardzo skomplikowane, znaków jest kilka tysięcy, trwają spory ile dokładnie. W każdym razie, żeby biegle nim władać, potrzeba znać 2-3 tysiące znaków. Jest to trudne. No i to pismo powstało w Chinach gdzieś, nie wiadomo dokładnie, 5-8 tysięcy lat temu, bardzo dawno temu. I również wykształciło się pierwotnie z pisma piktograficznego, czyli obrazków, które z czasem zaczęły nabierać coraz bardziej symbolicznego znaczenia, aż stały się po prostu znakami, które nie przypominają tego, co pierwotnie oznaczały, ale łatwiej je i szybciej można zapisać. W każdym razie do dziś te wszystkie języki używane w Chinach wykorzystują jeden system pisma, a wymawia się inaczej. Dość powiedzieć, że chiński system pisma używa się także w Japonii do zapisu rzeczowników i przymiotników. Nazywa się kanji. Wracając do Chin, ci mandaryni byli jedynymi wykształconymi ludźmi, i oni władali pismem i oni mieli swoją oficjalną urzędniczą mowę, która dziś jest oficjalnym urzędowym chińskim językiem, czyli mandaryńskim. Dlatego Chińczycy nie mówią po chińsku, Chińczycy mówią w różnych językach, urzędowym jest mandaryński. Wracając do osiągnięć, jakie mieli Chińczycy, no jak wiecie, poza administracją, najsłynniejszy, znaczy poza administracją, najsłynniejszą rzeczą, która została po starożytnych Chinach, jest oczywiście mur chiński. Mur chiński zaczął budować już pierwszy cesarz. Pierwotnie była to był to wał ziemny, wzmacniany tu i ówdzie cegłami albo drewnem. Z czasem zaczął przybierać formę murowaną i nie widać go, kurde, z kosmosu, naprawdę, gołym okiem nie widać go z kosmosu. Gdyby było widać mur chiński gołym okiem z kosmosu, to było widać także blok, w którym mieszkam, z
sorry, bloki nie są takie seksowne jak mur chiński. Oczywiście z teleskopem wszystko widać z kosmosu. Mur ten ma od kilku do kilkunastu metrów wysokości i zazwyczaj na taką szerokość, żeby kilku ludzi mogło się minąć na nim. Zresztą obierzecie ze zdjęcia, zobaczycie sami. Mur chiński budowano 2000 lat. 2000 lat. Jest najdroższym budynkiem zbudowanym kiedykolwiek, gdziekolwiek na świecie. Oczywiście nie jest to sztuka, że coś buduje przez 2000 lat, no ale mur służyć miał niekoniecznie temu, żeby bronić państwo przed zorganizowaną wielką armią, która miałaby najechać Chiny. Mur miał służyć temu, żeby koczownicze ludy mieszkające na północy, na północ od Chin, na stepach, które dzisiaj są Mongolią, nie najeżdżały terenów przygranicznych. Oczywiście oni jak się zorganizowali, to objechali ten mur po prostu jadąc plażą, bo na plaży mur urywa się 50 metrów od linii wody. Natomiast mur chiński spełnił swoje zadanie w dużej mierze, ponieważ te najazdy były mniej liczne, dzięki czemu mógł się rozwijać handel wzdłuż jedwabnego szlaku. Nie jestem tylko pewien, czy koszt budowy tego muru uzasadniał zyski ekonomiczne, ale to jest z rozważania zupełnie inny czas. Wracając jeszcze do Chin, oprócz muru, który pierwszy cesarz kazał postawić, pierwszy cesarz został pochowany w gigantycznym, ale to gigantycznym, to nie jest grobowiec, to jest cały kompleks, prawda, wokół jego grobu, a grobu jego służy tak słynna terakotowa armia. Terakotowa armia to jest to armia figur naturalnej wielkości, żołnierzy, którzy stoją bok przy boku i zajmują terytorium wielkości mniej więcej dwóch boisk piłkarskich. Terakota to jest wypalana glina. I takie coś postawili mu po śmierci, czy on sobie kazał postawić, no w każdym razie miał rozmach. Albo jego następcy mieli rozmach. W każdym razie, jak już Chińczycy mieli swoje pismo, które doskonalili przez kilka tysięcy lat, no, opracowali też system druku. Nie był to druk taki, jaki opracował Jan Gutenberg w XV wieku, ale był podobny. Czcionka Gutenberga składała się z tego, że każda litera była osobnym kawałeczkiem, układał z nich zdania i w ten sposób mógł odbijać całe strony książek. Chińczycy opracowali druk litograficzny i ksylograficzny. Ksylograficzny to od deski, a litograficzny to od kamienia. Na desce lub kawałku kamienia ryto calutką stronę, było to strasznie pracochłonne, ale jak już ta strona była gotowa, wystarczyło przyłożyć ją do farby i można było odbijać jedną stronę. Jedną stronę naraz. Można było na przykład cesarski rozkaz wyryć na desce raz, a potem powielić go 1000 razy bez większego nakładu pracy. Nie trzeba było tego przepisywać, tak jak przepisywali to mnisi Bernardyni w średniowieczu. Było to niezwykle skuteczny sposób druku, jak na owe czasy, i znacznie przyspieszył wydawanie rozkazów, bo jak już mówiłem, pismo jest fundamentem prawa. A jak się ma spisane prawo i się ma dokumenty, to dużo łatwiej jest zarządzać terytorium, którym się włada. Bo słowo cesarskie może dotrzeć dalej i dalej, gdzie zostanie przeczytane przez gońców ludziom, którzy będą wiedzieli, co mają robić, na przykład nie wychodzić z domu i siedzieć, myć ręce, nosić maseczki i zgarniać mandaty za wychodzenie bez psa na spacer. Na koniec bym jeszcze chciał powiedzieć 3 słowa o religii w Chinach. Otóż w przeciwieństwie do Babilonu, gdzie było mnóstwo bogów i każdy odpowiadał za coś innego, typowy politeizm, w Chinach generalnie religia jako taka nie funkcjonowała. To znaczy konfucjanizm, który możecie znać, nie jest tak naprawdę religią, jest bardziej filozofią, sposobem myślenia o świecie, sposobem funkcjonowania w tym świecie. Bogiem był cesarz oczywiście. Natomiast konfucjanizm podpierał jego władzę, bo jak każda religia podpiera władzę. Konfucjanizm z grubsza polega na tym, że trzeba dążyć do równowagi i harmonii. W ogóle harmonia to jest święte słowo dla Chińczyków. Harmonia. Nie, harmonia, spokój. To znaczy, żeby z jednej strony nie unosić się emocjami, nie wszczynać wojen, starać się żyć w harmonii, ale to też znaczy, jeżeli urodziłeś się niewolnikiem, to bądź niewolnikiem i nie buntuj się przeciwko temu, bo tak jest dobrze. Źle jest, jak niewolnicy się buntują przeciwko panom. Jeżeli urodziłeś się panem, to nie buntuj się, no bo wiadomo, masz władzę, nie? Przyjało to utrzymanie cesarskiej władzy także dlatego, że w konfucjanizmie bardzo istotnym elementem jest kult przodków oraz kult starszych. Przy czym cesarz był postrzegany jako ojciec wszystkich, jako ten najstarszy, najwspanialszy. Po śmierci ci, którzy byli szlachetni i wiedli dobre, harmonijne życie, ich duchy ulatują do nieba i w tym niebie tworzą takiego wielkiego bloba tych połączonych dusz, którym znajdują się w stanie błogości, niebieskiego spokoju i wszystkiego, co najlepsze według konfucjanizmu.
elementy konfucjańskie są widoczne do dzisiaj w Chinach, mimo że Chiny są oficjalnie krajem ateistycznym. Przy czym konfucjanizm nie przeczy ateizmowi, bo mówię, jest bardziej filozofią. Ponieważ jest ogromny kult władzy, ale ogromny kult władzy. Zwróćcie uwagę, na każdym chińskim banknocie jest Mao Zedong, a w tej chwili jest ogromny kult Xi Jinpinga, aktualnego prezydenta, który planuje zostać prezydentem dłużej niż 10 lat, które partia wymyśliła sobie, że władcy będą rządzić. W każdym razie harmonia idzie także w parze z tym, że społeczeństwo można kontrolować. Chiny są dzisiaj krajem niezwykle kontrolowanym, głównie przez technologię. Na przykład na skrzyżowaniu jest kamera. Kamera rozpoznaje twoją twarz, bo ma w bazie danych twoją twarz wgraną. Przejdziesz sobie na czerwonym świetle i automatycznie z twojego konta pobierają mandat. To jest przykład, w jaki sposób wykorzystuje się technologię do totalitarnej władzy w Chinach dziś. Ale przy okazji chciałem zauważyć, że Chińczycy się z tym zgadzają, uważają, że dzięki temu jest porządek. Oczywiście nie wszyscy Chińczycy, bo ich jest zbyt wiele, żeby się wszyscy zgadzali co do jednej rzeczy, ale mówią, że dzięki temu, że jest silna władza centralna partii, to jest porządek, jest harmonia i harmonijny rozwój i to jest najważniejsze. Oczywiście pytanie, jak wielu z nich tak mówi, bo musi, a jak wielu z nich tak mówi, bo tak myśli. W każdym razie konfucjanizm, który wykształcił się w Chinach, został skompilowany z różnych chińskich, nazwijmy to, filozofii przez Konfucjusza w V czy VI wieku przed naszą erą, funkcjonuje w Chinach do dziś. Jego elementy funkcjonują do dziś, a właściwie większość. I jeżeli chcecie wyobrazić sobie, jak Chiny mogły wyglądać za czasów cesarskich, no to podobnie jak dziś, tylko bez tej całej technologii. Bo mówi się o władcach chińskich, że są po prostu tworzą zbiorowego cesarza, aczkolwiek Xi Jinping prawdopodobnie ma władzę większą, niż jakikolwiek cesarz kiedykolwiek mógł mieć. Ale to znowu temat na inne rozważania. O Chinach to będzie mniej więcej tyle, co musicie wiedzieć. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. Powtórzę się jeszcze raz. Natomiast teraz przejdźmy do Indii. Cywilizacja starożytnych Indii rozwijała się znów wzdłuż wielkich rzek na żyznych terenach. Pierwszą rzeką jest Indus, od którego wzięła nazwę Indie, a drugą jest Ganges. Indus dzisiaj znajduje się w Pakistanie, żeby było śmieszniej, no ale to jest teren oczywiście historycznie indyjski. Pakistańczycy dzisiejsi to nic innego jak starożytni Indusi, którzy generalnie wyznają islam. Ponieważ Pakistan został oddzielony od Indii w 1947 roku, kiedy Indie ogłosiły niepodległość od Imperium Brytyjskiego. No i tam była wielka wojna, gigantyczne przesiedlenia, miliony ludzi musiało opuścić swoje domy i iść na jedną albo drugą stronę granicy, bo hinduiści mieli iść do Indii, a muzułmanie do Pakistanu. Przy czym historycznie jest to jeden lud podzielony religią. Indus i Ganges płyną przez żyzne bardzo gleby, znaczy użyźniają te gleby mułem, który niosą. Podobnie jak Nil, który regularnie wylewając użyźnia ziemię w Egipcie. Dzięki temu, że te rzeki są ogromne i użyźniają ogromne połacie ziemi, to wzdłuż ich brzegów mogło mieszkać mnóstwo ludzi. Dlatego już 3-4 tysiące lat temu budowano tam ogromne miasta, ponieważ było mnóstwo ludzi i były wolne zasoby pozarolnicze, żeby można było mieszkać w mieście, być na przykład rzemieślnikiem. Także w czasach, kiedy nasi przodkowie, prasłowianie, hasali sobie gdzieś w środkowej Rosji po puszczach i ganiali tury, w Indiach budowali miasta. Tak, żeby dać wam jakąś perspektywę. No? Historię Indii, starożytnych Indii, można podzielić z grubsza na dwa okresy. Cezurą, która dzieli te dwa okresy, jest przybycie Aryjów, tudzież Aryjczyków. I tak, i to są ci sami Aryjczycy, o których mówił Hitler. Aryjczycy należą do grupy ludów indoeuropejskich, do których należymy także my. I w ogóle cała Europa, nie licząc Węgrów i Finów. W każdym razie większość Europejczyków, miażdżąca większość Europejczyków, to są Indoeuropejczycy. Grupa ludów indoeuropejskich, wywodząca się z wspólnego korzenia. I dlatego to mówi się o ludach indoeuropejskich, bo naszymi dalekimi kuzynami są też mieszkańcy Indii, ale też Iranu, bo to również ludy indoaryjskie. I ci Aryjowie przybyli właśnie z Niemiec, z terytorium dzisiejszego Iranu, do Indii, podbili je i było ich mniej niż miejscowych Indusów, więc siłą rzeczy wymieszali się z nimi. Ale ponieważ przybyli i podbili, to jako zdobywcy stanowili te klasy wyższe. Do dziś można zauważyć pewien ciekawy schemat w Indiach, mianowicie w tych wyższych kastach, wśród tych, w cudzysłowie, lepszych, bogatszych ludzi, znacznie częściej spotykamy ludzi o jasnej karnacji skóry. Natomiast wśród tych biednych, tych niższych kas, znacznie częściej spotykany jest ciemny odcień karnacji skóry. Taka ciekawostka. Bo należy zauważyć, że indyjskie społeczeństwo historycznie było i w dalszym ciągu jest silnie kastowe, oczywiście.
Oficjalnie od 1950 roku Indie nie uznają w prawie kast, ale to siedzi głęboko w ludziach. Po kilku tysiącach lat systemu kastowego nie da się go wytrzebić w trzy pokolenia. Te kasty zwane Varnami, które wprowadzili już Aryowie, to Brahmini, Krishati, Vaisati i Shudrati. No nie wiem, czy ja to dobrze czytam. Nikt tego nie spamięta. Zapamiętajcie słowo Brahmini, bo ono jest w miarę proste. Natomiast te cztery kasty oznaczają Brahmini, czyli kapłani, potem są wojownicy, rzemieślnicy i służba, tudzież poddani, tudzież niewolnicy, jak zwał. W każdym razie Aryowie oczywiście obstawili trzy ważniejsze kasty, czyli Brahminów, znaczy kapłanów, wojowników, rzemieślników, a ci podbici byli tymi biednymi, tymi, którzy mieli na nich pracować w polu, którzy mieli wykonywać ich polecenia i tak dalej. No i jeżeli taki system utrzymałem przez kilka tysięcy lat, to nic dziwnego, że mimo, że formalnie dzisiaj nie ma systemu kastowego w Indiach, to on żyje w ludzkich głowach i jeżeli ktoś w rodzinie miał tylko i wyłącznie na przykład chłopów, którzy pracują w polu, to sam będzie chłopem pracującym w polu, chyba że państwo pozwoli mu iść się wykształcić, ale indyjskie państwo jest słabe, ma mało pieniędzy, więc niekoniecznie może dać się wszystkim wykształcić dziś. W każdym razie sytuacja społeczna, jaka jest w Indiach dziś, jest stara jak same Indie. Należy zauważyć, że te cztery główne warny dzieliły się właśnie na kasty. Tych kast były setki, tysiące i jest to system super skomplikowany. Nie da się go wytłumaczyć komuś, kto nie żyje w tym systemie, go nie rozumie. Natomiast ważne jest to, że jeżeli ja jestem z wyższej kasty, to jeżeli na przykład wezmę sobie żonę z niższej kasty, to źle o mnie świadczy, a jeżeli wezmę sobie kogoś z najniższej kasty, to w ogóle w wyższej kaście jestem po prostu wykluczony. Nikt nie chce ze mną gadać, mi ręki podawać. Dość powiedzieć, że z tych czterech warn wyróżniały się jeszcze dwie grupy, to byli Rajowie, czyli władcy, i Pariasi, czyli niewolnicy, którzy nie mieli żadnych praw i zajmowali się najgorszą, najbardziej śmierdzącą robotą, na przykład wywozem nieczystości z miast. Tym zajmowali się Pariasi. Dziś może słyszeliście o kaście Dalitów. Są miliony ludzi żyjących w Indiach, którzy są z najniższej kasty, którzy zajmowali się najbardziej brudną i poniżającą pracą, jak na przykład noszenie zwłok, jak na przykład wywożenie czystości, jak, no wiecie, te wszystkie roboty, którym tym wyższym kastom się nie chciało zajmować. 2000 lat przed naszą erą, do tych Indii, w których już budowano miasta, przybywają Aryowie, czyli ten, jak już mówiłem, indo-irański lud. Wprowadzają jako język urzędowy sanskryt. Sanskryt jest odpowiednikiem, jest indyjskim odpowiednikiem łaciny. To znaczy, do dziś jest jeszcze używany w liturgii i z niego powstało mnóstwo języków używanych dziś w Indiach, między innymi hindi, język urzędowy, jeden z wielu urzędowych języków Indii, bo sanskryt w sumie też jest urzędowy, bo Indie są ogromnym krajem, mają 23 języki urzędowe, ale najważniejszym jest oczywiście hindi oraz urdu, czyli język urzędowy Pakistanu, który jest mega podobny do hindi, tylko różni się alfabetem, bo zapisywany jest alfabetem arabskim z uwagi na muzułmański charakter Pakistanu, a sanskryt zapisywany jest alfabetem, który nazywa się dzisiaj Devanagari, powstał z alfabetu Brahmini, no to tych Brahminów. W każdym razie chodzi o to, że ma 46 znaków, jest to alfabet. Jest prosty w zapisie, prosto się go nauczyć. Każdy znak odpowiada innemu dźwiękowi, więc można go czytać i nie trzeba się uczyć na blachę chińskiego czy hieroglifów. Słuchajcie, alfabet to jest w rozwoju cywilizacji moim zdaniem potęga, bo mając alfabet można w bardzo prosty sposób nauczyć ludzi czytać i pisać. To nie znaczy, żeby władcy starożytnych krajów chcieli uczyć swoich poddanych czytać i pisać, bo bez przesady, hello, oni są do roboty, ale alfabet jest mega ważny. W Chinach powszechna nauka czytania i pisania to wprowadzili komuniści w latach 50. i 60., no ale jest to niezwykle trudne nauczyć się czytać i pisać po chińsku biegle. Natomiast mając zwykły alfabet, tak jak na przykład Devanagari, który ma 46 znaków, jest to dużo łatwiejsze. Jeszcze łatwiej jak się ma alfabet takiego, mamy, który ma 30, zdaje się, dwa znaki, ma polski alfabet. Im mniej znaków, tym łatwiej się go czyta, no ale wiadomo, dochodzimy do momentu, w którym język jest bardziej skomplikowany alfabetu, a trzeba oddać wszystkie dźwięki i wszystkie głoski. Wracając do Indii. Aryowie przybywają z północy, podbijają większość subkontynentu indyjskiego. I mówiąc subkontynentu, mam na myśli to, że na północy macie Himalaje, które odcinają kompletnie Indię od reszty Azji. Himalaje w ogóle powstały tak, że Indie pierwotnie były osobnym mini-kontynentem, subkontynentem, który wbił się w Azję i wypiętrzyły się Himalaje. Te Himalaje są naturalną barierą do dzisiaj. Wzdłuż Himalajów lecą granice
świata indyjskiego, świata chińskiego, ale nie tylko. I na południe od Himalajów teren jest generalnie w miarę równinny. Płyną wielkie rzeki, jest bardzo żyzny, dlatego tam mogła się rozwijać cywilizacja i naturalnie zamykała ją z dwóch stron morza od północy Himalaje. Więc Aryowie przybyli do Indii, na subkontynent indyjski, który nie był wtedy jednym państwem, i podbili go generalnie, może nie z łatwością, ale bez większego wysiłku, ponieważ mieli coś, czego nie mieli ludzie na miejscu, a mianowicie udomowionego konia. Te konie zaprzęgali w rydwany i tymi rydwanami tratowali armię przeciwników. Śmiertelna broń, odpowiednik dzisiejszego czołgu. Dzięki temu udało im się podbić większość subkontynentu. Najsłynniejszym, pierwszym jakby władcą tego imperium był Chandragupta. Chandragupta założył dynastię Maurów i zjednoczył większość tego subkontynentu. Był wybitnym władcą. No a kolejnym istotnym imieniem tutaj jest Ashoka. To był wnuk Chandragupty. I Ashoka scentralizował to państwo. Dodatkowo podbił teren dzisiejszego Pakistanu i Afganistanu. I bardzo ostro zaangażował się w rozpowszechnianie buddyzmu. I tym sposobem przechodzimy płynnie do religii. Otóż religia w Indiach jest dosyć skomplikowaną rzeczą, bo tam jest mnóstwo religii. A najpopularniejsza dziś to hinduizm. Ją wyznaje 80% obywateli Indii. Islam 14% i potem mniejsze grupy sikhów, chrześcijan, wielu, wielu innych. No i buddystów oczywiście też. Przy czym buddyzm nie jest do końca religią, więc można wyznawać jedną religię, a także buddyzm, podobnie jak konfucjanizm. W każdym razie hinduizm pochodzi od brahminizmu, który pochodzi od wedyzmu. Wedyzm jest najstarszą religią, która dominowała w Indiach przed podbojem Aryów. No te trzy, one, jedna wynika z drugiej, są silnie powiązane, tak na przykład judaizm i chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu i tak dalej. Generalnie w religiach, w hinduizmie czy w brahminizmie są setki, tysiące bogów lokalnych, bogów, ważnych bogów, mniej ważnych bogów, bogów będących personifikacjami sił natury, etc. Są ich nieprzebrane ilości. Nie da się tego skłębić. Po prostu się nie da. Jak kojarzycie boga Siwę czy Wisznu, to generalnie wam wystarczy. Natomiast buddyzm nie jest do końca religią, ponieważ buddyzm w dużym skrócie zakłada życie w spokoju, w harmonii, to, że po śmierci odradzamy się w innym ciele, to, że jeżeli ktoś żył dobre życie, to będzie się odradzał w coraz doskonalszej formie, aż osiągnie nirwanę, czyli stan wiecznego spokoju i błogości, a jeżeli ktoś wydłuży złe życie, to będzie się odradzał w coraz gorszej formie, w formie coraz bardziej plugawych zwierząt, prawda? Nie chcę się w to zagłębiać, ale w dużym skrócie mówiąc, buddyzm przed później. Budda urodził się, Budda znaczy w sanskrycie przebudzony, był synem króla, urodził się na terenie dzisiejszego Nepalu i żył w mniej więcej V-VI wieku przed naszą erą. Natomiast Aryowie przybyli na teren Indii mniej więcej w III wieku przed naszą erą, kiedy buddyzm już istniał, oni go rozpropagowali jako filar swojej władzy. Oczywiście, jak każda religia. Co jeszcze należy wiedzieć o Indiach? Takie rzeczy jak Mohenjo-Daro, Harappa, dwa najstarsze miasta, oraz to, że Indie są cywilizacją samą w sobie i nie sposób jej zrozumieć. Dość powiedzieć, że Chandragupta zdołał podbić Indię w IV wieku przed naszą erą, po części dzięki Grekom. Jak Grekom? Gdzie Grecja, gdzie Indie? Otóż Aleksander Macedoński, który był Grekiem, w toku swojego życia z podbojami dojechał do Indii. Zatrzymał się na rzece Indus i wszedłby dalej i podbijałby dalej, ale padł ofiarą buntu swoich generałów, którzy stwierdzili, że oni mają dosyć. Oni chcą zakończyć wojny i chcą zacząć cieszyć się podbojami i bogactwem, które w tych podbojach zgromadzili. I wrócili do Babilonu, gdzie Aleksander zmarł. A państwo Aleksandra, Imperium Macedońskie, rozpadło się na kilka mniejszych, które zaczęły się rozpadać coraz bardziej i to wszystko się posypało bardzo szybko. Państwo było zbyt wielkie i zbyt skomplikowane. W każdym razie wokół rzeki Indus istniało kilka państw, których rządzili Grecy, a mieszkali tam Indusi. Taka ciekawostka. One istniały dość długo. W każdym razie Chandragupta, kiedy podbijał kolejne indyjskie królestwa i jednoczył państwo, kiedy dojechał do rzeki Indus, to Greków nie musiał podbijać, bo Grecy się sami poddali i wycofali się na zachód w kierunku Persji. A Chandragupta zjednoczył cały kraj
który w dużej mierze ten system zależności pomiędzy królestwami został mocno naruszony przez Aleksandra Macedońskiego, tudzież Wielkiego, co pozwoliło mu jakby przejąć inicjatywę. Ponieważ Chandragupta, jego stolicą było miasto Patmi, które znajduje się dzisiaj w północno-wschodnich Indiach, w stanie Bihar bodajże. W każdym razie rzeczy, które są jeszcze ważne a propos Indii, to, że w takim kształcie, w jakim one funkcjonowały starożytnie, to znaczy, że były jakieś królestwa, które zostały zjednoczone, potem się rozpadły znowu na mniejsze państwa. Kiedy tam się pojawili Anglicy, nie podbili całych Indii jako jednego kawałka, tylko niektóre państewka podbili, z innymi współpracowali przeciwko innym państewkom, z jeszcze innymi państewkami handlowali tylko, jeszcze inne państewka same się do nich dołączyły i tak kroczek po kroczku podbili całe Indie. Podobnie postępowali z plemionami tak zwanych Indian, ale chodzi o rdzennych Amerykanów w Ameryce Północnej. Niektóre plemiona z nimi współpracowały, a inne z nimi walczyły. A jeszcze inne były obojętne, a jeszcze inne tylko handlowały. To tyle a propos Indii. No i przechodzimy do ostatniego elementu dzisiejszej lekcji, to jest do Izraela. Państwo izraelskie było położone na terenie Palestyny. Zresztą do dzisiaj jest położone na terenie Palestyny. Palestyna swoją nazwę zawdzięcza Filistynom. Filistyni to był lud, który przybył prawdopodobnie z Morza Egejskiego, gdzieś mniej więcej w XII-XIII wieku przed naszą erą. Oni chcieli podbić Egipt, ale im się to nie udało, więc osiedlili się obok Egiptu, właśnie na tej ziemi, której dzisiaj znamy jako Izrael, a od Filistynów przyjął nazwę Palestyny. Gdy na teren Palestyny przybyli mieszkańcy pustyni, czyli Aramejczycy i Hebrajczycy, osiedlili się tam. Aramejczycy mieszkali na terytorium, które dziś jest mniej więcej Jordanią i Syrią, to znaczy na tej pustyni pomiędzy Mezopotamią a Palestyną, a Hebrajczycy mieszkali na pustyni. No, słynna historia, przyszli z Egiptu, prawda? Błąkali się po pustyni i osiedlili się w ziemi Kanaan, którą od Filistynów nazwano Palestyną. Hebrajczycy stworzyli swoje państwo w ten sposób, że pojawia nam się król Dawid. Król Dawid był prawdopodobnie odpowiednikiem naszym rozumieniu szlachcica w państwie Filistynów. Dysponował jakąś armią, jakimś bogactwem, podbił sąsiadów, zjednoczył ich i założył jedno państwo Izrael. Potem władzę przejął jego król Salomon, który był słynnym, dobrym władcą, a po jego śmierci państwo rozpadło się na dwa. Z rzeczy ważnych jest to, że Filistyni funkcjonowali obok Izraelczyków, no, Hebrajczyków i Aramejczyków, i tam w ogóle w tym miejscu było mnóstwo różnych krajów, które mniejszych, większych, a one wszystkie działały pod wpływem lokalnych mocarstw. I Izrael nie był ani największym, ani najważniejszym z tych krajów. Jeżeli ktoś zwrócił uwagę na to, jak w Biblii są przedstawiani Filistyni, przedstawiani są negatywnie, przedstawiani są jako wierzący w zabobony, składający ofiary z ludzi i w ogóle najgorsi na świecie rozpustnicy. Natomiast należy zauważyć, że Filistyni byli takimi samymi ludźmi jak inni, ale byli w konflikcie, nie zawsze oczywiście, ale często by byli w konflikcie z Hebrajczykami. Więc Hebrajczycy, żeby uzasadnić swoje prawo do Palestyny, która wzięła swoją nazwę od Filistynów, napisali w Biblii, że ziemię tę podarował im Bóg. Została im obiecana, bo oni są narodem wybranym, a więc lepszym od pozostałych. To jest ich ziemia i to ma uzasadniać, że oni są władcami tej ziemi. Historia pokazała, że Filistyni zniknęli, bo zostali podbici, bo wymieszali się ze sąsiednimi krajami. Izrael oczywiście też upadł, ale Żydzi jako tacy przetrwali, ponieważ mieli coś, co wyróżniało ich spośród innych ludów, które mieszkały w okolicy. A tym czymś była religia. I to nie byle jaka religia, bo religia na owe czasy przełomowa. Judaizm zakłada istnienie jednego Boga. A wszyscy wokół wierzyli w wielu bogów. Wszystkie narody wokół były politeistyczne. Mieli swoje pismo. Używając tego pisma spisali swoje wierzenia w formie czegoś, co znamy jako Stary Testament, ale to jest trochę bardziej skomplikowane. W każdym razie Żydzi spisali swoje wierzenia i trzymali się blisko ze sobą, o tak można powiedzieć. Dzięki temu, mimo tego, że przyszli Babilończycy i ich podbili w VI wieku przed naszą erą, a potem w IV wieku przed Aleksander Macedoński i podbił te tereny znowu i rządzili jego następcy, tak zwani diadochowie, to Żydzi utrzymali wspólną tożsamość. I także kiedy przyszedł tam Rzym i tuż przed narodzinami Chrystusa, że tak powiem, i zniszczono kolejną świątynię w Jerozolimie, którą pierwszą jako symbol istnienia państwa postawił król Dawid, to Żydzi
mimo że zostali wygnani stamtąd po powstaniu Bar Kochby w 60 roku naszej ery, mieli tę wspólną tożsamość, którą utrzymują do dzisiaj, mimo że prawdopodobnie genetycznie nic ich nie łączy, to jednak łączy ich wspólna religia i tożsamość. Dlaczego akurat ta religia się przetrwała, a nie inne? Tak jak mówiłem, wszystkie wokół były politeistyczne, więc przez kilkaset lat Żydzi wyznawali jedną religię, kompletnie różną od religii sąsiednich ludów. Co spowodowało, że mogła się w nich wykształcić przekonanie o wspólnej tożsamości. Co nie jest oczywiste w świecie, bo dopiero w XIX wieku pojawiły się tak naprawdę nacjonalizmy, które mówiły: my jesteśmy Niemcami, wy jesteście Polakami, etc. Co jest ważne? Ważne jest to, że w czasie, o którym mówimy, kiedy istniało państwo izraelskie, to językiem używanym przez większość ludzi był język aramejski. Język aramejski, podobnie jak hebrajski i arabski, też jest pochodzenia semickiego. Do dziś się go używa na terenie Syrii oraz Iraku przez kilkaset tysięcy ludzi, może nawet milion. Język aramejski ma to do siebie, że w owym czasie był językiem powszechnie uważanym na tym terytorium i najprawdopodobniej wszystkie nauki, jakie Jezus wygłaszał, były przekazywane w języku aramejskim, chociaż jego słowa spisywane już były po hebrajsku. Po podboju rzymskim i powstaniu Bar Kochby nastąpiło rozproszenie Żydów po terytorium całego Imperium Rzymskiego, co przyniosło sobą taki skutek, że niektórzy z nich byli wyznawcami pewnej mało znanej wtedy sekty, nazwanej chrześcijanami, zwali się chrześcijanami i roznieśli chrześcijaństwo po całym Imperium Rzymskim, co kilkaset lat później skutkowało ochrzczeniem Imperium Rzymskiego przez Konstantyna Wielkiego, ale to jest temat na inną lekcję. Na dziś to będzie tyle. Mam nadzieję, że moja lekcja Wam coś da. I jeśli tak, no to wiadomo, tam kącie te sprawy, nie? Natomiast w kolejnej lekcji weźmiemy na warsztat starożytny Egipt. Cześć!